Hej, tu Road Life Stories. Pozdrawiamy Was z Yukonu. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was test i recenzję kuchenki na diesel, czyli JP Heater Diesel Stove. Chodźcie do środka, zobaczymy jak ta kuchenka wygląda i czy warto ją kupić. Kuchenka JP Heater Diesel Stove, czyli kuchenka, która jest zasilana dieslem z naszego zbiornika paliwa. Kuchenka na ropę. W naszym kamperze nie ma gazu, jesteśmy kamperkiem bez gazu. Kuchenka ta jest chińską kopią 1:1 Wallasa XC Duo, tudzież podobna jeszcze jest kuchenka Webasto X100, tyle że kuchenka Wallasa kosztuje 4 razy tyle co ta kuchenka. Także jest to niebywałą zaletą. Ile kosztowała ta kuchenka? Ta kuchenka kosztowała 2,5 tysiąca złotych. No i można pomyśleć, że to dużo, ale w perspektywie używania jej przez na przykład 2 lata to wcale tak nie wychodzi. Bo jeżeli podróżujemy przez cały świat, to przydałby się nam gaz tank. Gaz tank też swoje kosztuje. Tankowanie gazu też swoje kosztuje. W niektórych krajach jest to utrudnione. Trudno jest zatankować gaz, a ropę w baku mamy zawsze. Jeżeli ktoś chce zakupić taką kuchenkę, to polecam dołączyć do grupy na Facebooku JP Heater. Tam są wszystkie produkty tej marki i tam Michelle Wong sprzedaje te produkty. Jak się do niej napisze, to można parę dolarów taniej taką kuchenkę nabyć niż normalnie oficjalnie na AliExpress albo na Alibabie. Po dokonaniu płatności kuchenka szła do nas niecały miesiąc. Do tego oczywiście było naliczone cło, ale ogólnie to dalej nie wyszło tak najgorzej. Te 2,5 tysiąca, co mówię, to już było z cłem. W porównaniu do oryginalnej kuchenki Webasta lub Wallasa jest to 1/4 ceny. Czy to dużo, czy mało, niech każdy oceni sam. Nam użytkuje się ją dobrze. Cześć Fibi. No ja nie używam kuchenki, ogólnie to uważam ją za zbędną, bo je się chrupki i nie wiem po co w sumie ludzie mają kuchenkę. Czy podłączenie tej kuchenki jest trudne? Nie. I może to zrobić każdy, kto nie ma dwóch lewych rąk. Instrukcja ma zaledwie 2 strony. Wystarczyło wyciąć otwór na tą kuchenkę, poprowadzić plus i minus do zasilania, wsadzić kuchenkę, jeden wąż do zbiornika z paliwem i pompy paliwa. I tak naprawdę z grubsza to tyle. Nie ma w tym nic trudnego i wierzę, że każdy to może zrobić. Co tu się dzieje? No jakieś takie studio mobilne. Pod spodem tak ta kuchenka wygląda. No nie jest to najładniejszy widok na świecie. Trochę miejsca zajmuje, ale zajmuje dużo mniej miejsca niż zajmowałaby duża butla z gazem. Mamy więcej miejsca w szafkach, nie mamy dużego gaztanka. Raczej plus tej kuchenki, a nie minus, że jakoś tutaj ma dużo rzeczy. Jest jeden prosty włącznik, jeszcze nie zamontowany, tak jak parę innych rzeczy w aucie. Pokrętełko, guzik do włączania i tyle. Jedna rura wychodzi i pobiera powietrze do spalania, a druga rura to jest wydech. Tam niżej ona ma taki kołnierz termiczny, żeby nie przygrzać innych rzeczy. Kuchenka poza główną opcją gotowania ma dodatkową opcję ogrzewania. Można zamknąć pokrywę i wtedy z tyłu włącza się taki wentylator, który całe ciepło wypuszcza nam na pomieszczenie i działa to trochę jak ala w takie Webasto. I wtedy ciepełko sobie tutaj dmucha. Jeżeli ktoś nie planuje zwiedzać Syberii czy Alaski zimą, to myślę, że taka kuchenka za 2,5 tysiąca złotych, która ma opcję gotowania i ogrzewania pomieszczenia, to jest bardzo dobry wybór. A teraz Ola opowie więcej o praktycznym użytkowaniu tej kuchenki. Dlaczego ja mówię o wadach i zaletach kuchenki? Bo tak naprawdę ja używam więcej tej kuchenki, więc ja Wam mogę więcej o tym powiedzieć. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolona z tej kuchenki. Sprawdza się w tym, co w czym ma się sprawdzać, czyli w gotowaniu. Wszystko normalnie da się na tym zrobić. Robiłam już jajecznice, makarony, coś na słodko, coś na słono, więc trochę tych daniów tutaj się przygotowało. Wszystko normalnie da się zrobić. Jak na razie ja nie miałam z nią żadnych problemów. Jak włączamy kuchenkę, to od razu włączamy go na najwyższą moc i on potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się zagrzać. Na początku wydaje się, jakby nic się tam nie działo, ale jak już osiągnie tą swoją maksymalną temperaturę, to już naprawdę szybko grzeje i wtedy możemy mieć trochę problem z tym, że coś się przypala, coś się za bardzo grzeje, ale po jakimś czasie jak we wszystkim nabiera się wprawy i to już jest łatwe. Zmniejszenie temperatury nie zadziała tak szybko jak w zwykłej kuchence, bo jednak on się musi ochłodzić, ale mamy wtedy drugi palnik. Zaczyna nam się coś za bardzo grzać, możemy sobie odstawić na palnik obok i wtedy to sobie będzie pomału bulgotać, dochodzić. Mamy dwa palniki, tak? Ja tego małego też często używam. Na przykład jak gotuję makaron,
makaron i sos. Zacząć gotować sos na dużym, woda sobie będzie pomału dochodzić, sos gotowy, przekładam i tak naprawdę sos jest cały czas ciepły, makaron się gotuje. Przy przygotowaniu jajecznicy, kiedy zacznie się za bardzo ścinać, ja na przykład nie lubię takiej ściętej, można sobie przyłożyć na ten drugi palnik, który jest chłodniejszy i wtedy wszystko można sobie fajnie zgrzać. Już trochę się rozgadałam, podsumowując zalety. Nie jesteśmy zależni od gazu. Mamy diesel w baku cały czas, czyli tak naprawdę grzać możemy sobie cały czas wszystko. Kuchenka taka wydziela mniej wilgoci niż taka kuchenka na gaz. Moim zdaniem fajny design i fajnie się wpasowuje w kuchni. Jest zamykana, czyli też po tym jak zaczniemy grzać normalnie możemy sobie ją zamknąć i ona służy jako normalny blat. No i nie mamy wielkiej butli z gazem, czyli mamy więcej miejsca w szafkach. 6 zalet. I 7 zaleta, czyli mamy dodatkowo też grzanie, czyli mamy 7 zalet. A jeśli chodzi o wady, Konrad by powiedział, że czas gotowania, moim zdaniem to jest tak pół na pół. Kolejną wadą, co i było zaletą, jest to grzanie, tak? Czyli w momencie, kiedy jesteśmy jesienią w Polsce, czy tak jak my teraz w Kanadzie, jest to fajna opcja, bo wieczorem dodatkowo sobie nagrzewamy pomieszczenie na noc, ale w Ameryce Południowej, czy w takim środku lata, jest to trochę minus, bo jak jest gorąco na zewnątrz, nie chce ci się wchodzić do środka i gotować tutaj obiadu, bo zaraz zrobi się bardzo gorąco. No ale niestety kolejną niezaprzeczalną wadą jest cena. Jest to duży, jednorazowy wydatek, który musimy ponieść na wyposażenie kuchni w kamperze, więc przy wszystkich kosztach, no jednak te 2500 to jest dużo. Czyli co, tak naprawdę, no wychodzi, że więcej mamy zalet niż wad i ja też tak uważam, że był to naprawdę dobry zakup i dobra decyzja. Naprawdę mamy też jeszcze kuchenkę taką, którą zabieramy ze sobą, jak gdzieś idziemy, albo w gorące dni gotujemy na zewnątrz. A teraz zapraszamy Was na krótki test z gotowania wody, a później zrobimy jeszcze jakiś obiad. Mamy czajnik wody. Odpalamy kuchenkę, włączymy timer na pełną moc i start. I czekamy. Gotowe. Już tutaj piszczy na mnie. Ile minęło? 18 minut, prawie pełny czajnik. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolona z tej kuchenki. Konrad czasem narzeka, że trochę to gotowanie trwa, bo faktycznie jednak jest to chwila. Mamy czas na kawę, to i mamy czas poczekać, aż woda się zagotuje. Poza tym nie śpieszymy się. I co? Kupiłbyś tę kuchenkę jeszcze raz? Bo już ją mam, więc nie kupiłbym jej drugi raz. Ale podsumowując, czy kuchenka JP Heater Diesel Stove jest warta tych pieniędzy? Nie wiem. Czy żałuję, że ją kupiłem? Nie, sprawdza się dobrze, gotujemy na niej. Nie musimy się martwić o gaz, o tankowanie gazu, paliwo w zbiorniku mamy zawsze. Jest to naprawdę jeden problem w głowie mniej, a trochę ich w podróży jest. Pod tym względem, jeżeli ktoś chce mieć kuchenkę, nad którą się nie musi zastanawiać, czy ma gaz, czy nie chce mieć dużej butli z gazem, to tak, polecam tą kuchenkę. Ale jeżeli ktoś jeździ na wakacje raz na tydzień w roku, to wtedy bym nie polecał tej kuchenki. Uważam, że to jest kuchenka dla ludzi, którzy żyją w kamperach, którzy dużo z niej korzystają, bo wtedy ta cena ma jakiś sens i jest sens wydać tyle pieniędzy. Jeżeli ktoś jedzie na chwilę na wakacje, to uważam, że jest to za droga kuchenka i wtedy bym jej nie polecał. I nie polecałbym jej również głównie do ciepłych krajów, bo jednak trochę tego ciepła wydziela. Co do czasu gotowania, ja tak jak widzieliście, nie jest to super ekspresowa rzecz, ale też nie jest strasznie długa, da się to przeżyć. Jeżeli mam czas na kawę, to mam czas poczekać 10 minut dłużej, aż się ta woda zagotuje. Napiszcie w komentarzu, czy kupilibyście tą kuchenkę, czy nie i do zobaczenia. A po obiadku herbatka. Cześć i czołem! Kluski z rosołem!